Asy tutaj wejdziemy. Zareaguję. Oto streamer z ostatniego odcinka nagrał filmik, gdzie mi grozi. Dzisiaj pokażę wam... Aha, to chodzi o case Kawiaka, tak? Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest gościu, który... A zresztą może wam pokażę jakiś tam wcześniejszy materiał. On też tam nagrał jakiegoś newsa. Oto streamer... O, tu będzie. Dzisiaj pokażę... Gdzie my tu mamy? Walka Zuckerberga, odpowiem, przykra przyszłość. O, najgorszy streamer IRL. Kurde, jaki długi ten segment. Teraz pogadamy o jednym z największych generatów streamów IRL w Polsce. Mowa o panu Kawiaku, który jest bardzo mały. Generalnie chyba jednym z pierwszych, którzy... jednym z pierwszych, którzy o nim wspominali, to chyba był Hami Prostak. Poczekajcie, nawet sprawdzimy sobie. Czekaj, to jest 6 dni temu, 17 sierpnia. A wejdźmy sobie kanał Hami Prostak. O, już mam suba. O! 2 tygodnie temu. Także podejrzewam, że jego... Także podejrzewam, że jego banda researcherów obejrzała chociażby film Woglana i... Albo tam poszła do pewnego wąsacza. Z jedną z ksywek Paradygmat. I wiecie, ale dobra. Tak, żeby kontekst. Twórcom. Za szkodliwość jego kontentu należy mu się chłosta i odpowiednia reklama, bo ty podpada pod kilka paragrafów i legitnie może zrobić komuś. Zgodnie z artykułem 11 ustawy o obronie amunicji, użycie gazu pieprzowego do obrony koniecznej jest legalne. Oczywiście chodzi o użycie gazu pieprzowego w sytuacji zagrożenia mienia, zdrowia lub życia swojego lub innych osób, które zostały zaatakowane. No. A tymczasem gościu sobie pryska gazem. W większości przypadków. Może sobie zobaczmy. Krzywdę, bo aktualnie jego wspaniałym nurtem kontentowym jest chodzenie wieczorową porą po imprezowych ulicach i prowokowanie losowych grupek znajomych, którzy totalnie nic mu nie zrobili, a następnie psikanie ich gazem pieprzowym jak skończona pała i tchu. No, odgrywa sobie jakieś tam gówniane scenki i potem zaczyna kurwa gazem psikać. No debil. Po prostu debil. No ale co, no... Świat pełen jest takich debili. Tylko, że niestety niektóre platformy dają im rozgłos. Przykładem, który najbardziej mnie podkupił i sprowokował do nagłośnienia tego tematu, to kiedy grupka znajomych odnosiła swojego pijanego kolegę do domu i ten wymyślił jakąś historyjkę, że to jest jego bezdomny kumpel, którego oni dręczą i rzucił się na ratunek na początku, prowokując ich słownie i kazał im go zostawić. To mój kolega, zostaw go. Bezdomnego będą ciągnąć kurwa po was. Po chwili sprowokował brata tego chłopaka, który do niego podszedł, by wyjaśnić, o co typ ma problem, a ten go popsikał gazem w twarz. A to twój kolega? Jesteś pewny kurwa. Nazwisko jego, jak go znam? To mój kurwa sąsiad. No to się zdecyduj, tak, Kawiak. Tak, gościu. Zdecyduj się. Bezdomny czy sąsiad? Czy nie wiem, czy może on se mieszka w kartonie koło jego tam mieszkania jakiegoś czy coś? To może wtedy sąsiad. Nie wiem, kurde. Mój no. Sąsiad. Za sąsiad, weź uspokój. To kurde, uspokój ty. Chłopak nawet nie leciał do niego z łapami, nie chciał mu nic zrobić, a ten kretyn pod kontent na streama spryskał niewinnego człowieka gazem. Kolejny shot mamy z Wrocławia, jak pan Kawiak prowokuje losowo napotkanego... No i powiem tak, i samo to użycie gazu to już można podpiąć pod napaść. Ja nie żartuję. Znajdzie się dobry prawnik, który podepnie to pod napaść. Najlepsze jest to, że to leciało na żywo, tak? Gościu sam na to dostarczył kontent. Sam dostarczył po prostu dowody na siebie, no debil, nie? Młodego Sebę, a kiedy ten do niego podchodzi, dostaje... A nie, sorry, przecież to na YouTubie było też. No. On jeszcze to na YouTuba wrzucał. Gazem w twarz. Pozdro. No. My się znamy w ogóle? Nie. A co? Do mnie mówisz, siema? No nie wiem. Bo chciałem jakiś towar kupić. Towar czasem możesz kupić chyba z policjanta na pasażu. Ja pierdzielę. Ej, tego shota nie widziałem. Szukać kamerą, kurwa, za dymą? Dobra, nie, dobra, spierdaj. Na następnym nagraniu. No, kolejnego kurde psika gazem, nie? Okej, no można powiedzieć, że gość tam mógł się troszeczkę rzucać, bo go tam prowokuje i tak dalej, ale pierwsze to zacznijmy od tego, że on go sprowokował, tak? I wiadomo, że tam był jakiś pseudodresik, co się zaczął pompować jak dziad na czereśni. I koniec końców wyszło takie rzeczy, nie? Że miał wyjaśnienie do tego. Lekko podpity chłopak zwraca mu uwagę, żeby na przykład go nie nagrywał, bo raczej nikt sobie tego nie życzy, jak bawi się ze znajomymi na mieście. Udało mu się nawet na chwilę zabrać telefon temu degeneratowi, a gdy odzyskał telefon, a chłopak...
No i tutaj niestety już Kawiaczek może go oskarżyć właśnie o kradzież mienia, bo zabrał mu telefon z łapy, wyrwał mu telefon i już może podpiąć za to, że próbował go okraść, albo napaść wręcz. Także ja bym uważał na takie rzeczy, nie? No to jest naprawdę już, no, debilizm srogi. Wrócił do swojej grupki, ten no. Podchodzi od boku, psiga totalnie nieświadomego gościa gazem w twarz i spitala. Kolejny filmik i podobny scenariusz. Grupka znajomych, którą prowokuje, jedna osoba się wścieka, że ich nagrywa i sprzedaje mu melę na łeb. No to co? Następnie, kiedy go pyta... Ale to też było głupie zachowanie. Po co on ich w ogóle nagrywa? Dostaje gazem i tak samo kończy drugi kolega, który chciał zareagować. Na tym się nie zakończy. Kurwa, kozaczek od pięciu boleści, nie? Wszystko po prostu musi pryskać gazem, nie? Bo jak zobaczył, że chłopaki są odcięte i totalnie nic nie widzą, to ten mimo, że przed chwilą od nich to zaczyna podchodzić i kozaczyć. No. Takich shotów jest o wiele więcej. Raz też zaatakował grupkę 10 osób i kazał im wypierdalać. Ten typ jest pierdolnięty. W opisie pod... Mało powiedziane. Nie musisz, ten, niepotrzebnie jest ta cenzura, tak? W każdym z tych shotów tłumaczy się, że... Chyba, że to jest jakaś tam przeróbka czy coś. Sytuacje na nagraniu są udawane, osoby biorące udział to aktorzy. Sytuacje mogą być odebrane kontrowersyjne, ale zapewniam, że jest to udawane, nikomu nie stała się krzywda. Ta jasne. Sytuacje na nagraniu są udawane, osoby biorące udział to aktorzy. Sytuacje mogą być odbierane kontrowersyjnie, ale zapewniam, że jest to udawane i nikomu nie stała się krzywda. Czyli jak robi taką furtkę, że jest to niby ustawka z aktorami, jest w 100% świadom, że nie może... Artykuł 159 Kodeksu Karnego przewiduje karę od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności za udział w bójce lub pobiciu człowieka z użyciem broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego narzędzia. No i o tym właśnie mówiłem, tak? Jeżeli pryska gazem bez podstawy, no to nie ma co. Jedyna taka sytuacja z tych, gdzie faktycznie mogło być to poczucie zagrożenia, to na pewno sytuacja, kiedy miał zabrany telefon przez osobę trzecią, to wtedy tak. Ewentualnie ten dresik, co się zaczął pompować i tam zaczął podchodzić troszkę niebezpiecznie, wiecie o co chodzi. Także wiecie. Można bezzasadnie stosować gazu na ludziach, jest to klasyfikowane jako napaść i podchodzi pod przestępstwo. Ten kretyn ku uciesze widzów popełnia przestępstwa i krzywdzi ludzi narażając ich życie. Bo wyobraźcie sobie, że taka pijana osoba dostaje gazem, nic nie widzi i nagle się o coś potyka i rozbija głowę o beton. Przez takie... No. No tak. Albo powiedzmy, nie wiem, stoją na jakimś moście, gościu, wiecie, będzie próbował przecierać oczy, gdzieś tam pójdzie, wywali się za barierkę i wyskoczy z mostu. Jeżeli jeszcze to będzie na grunt, no to już po nim, a jeżeli trafi do rzeki, no to... Chociaż nie wiem, przez... No, nieciekawie ogólnie, nie? Takie coś nie jest... I może po prostu skończyć jak ten. Jak ten od żółtej renówki. Trudno zginąć na miejscu. Używanie gazu też nie jest bez powodu, bo koleś bije się jak skończona pipa. Nie, no kurde. O kurde, patrzcie kurde, jak bije się z powietrzem. No kurde. Postanowiłem sobie Ja pierdzielę. Że on tak... Nie wiem, co on próbuje Amadeusza Ferrari odgrywać? Za taką cepologię, czy co? No bez kitu. Śledzić karierę tego degenerata, no bo skoro łapie się za takie rzeczy, to coś musiało pójść nie tak, skoro jest tak zdesperowany i naraża zdrowie ludzi, by zebrać jakąkolwiek atencję. I pan Kawiak zaczynał od kariery na OME, gdzie między innymi, kto by się spodziewał... Ja pierdzielę. Z mordy to totalny dzieciak. Wyzywał ludzi oraz... Szczerze? To już mój, w sumie za 3 miesiące, 15-letni brat wygląda na starszego niż on. Serio. Z ich matki? To jest chłopak, to jest, gdzie widzę, ty chłopaku j***y. Walił sulejarskimi tekstami do dziewczyn. Ogólnie to r***ą kota. I nie mogło też zabrać... Co? Ja pierdzielę, co... ...taknąć antysemityzmu. Ja to... Za co ja się wziąłem? I jak jechał z... I... Gość też prowadził kanał z jakimś swoim przygłupim kolegą i do pakietu dochodzą nam super zabawne pranki z utrudniania ludziom pracy. Na przykład pani kasjerce. Dzień dobry. No to już jest w ogóle chamstwo, nie?
jest w ogóle hamstwo. Ciekawe. Ej, to jest jakiejś galerii i tam jest Kaufland? Ta cenówka sugerowałaby Kaufland. Albo pani, no, która ma swoje stanowisko z truskawkami. Oddamy 5 minut na 3 minuty. Nie powinna się wygrażać, tylko powiedziała, że od razu dzwonić i się nie patyczkować, tak? Dwa ostrzeżenia i niech dzwoni od razu. Mamy też na przykład filmy takie jak Udajemy debili, czy Robimy z siebie pajacu. Oni nie udają. Oni nie udają. Panowie, niczego nie musicie udawać, czy z siebie robić. Wy po prostu jesteście debilami. I nagrywacie te panie w sklepach, publikując ich wizerunek bez ich zgody. Jeszcze sam... Czekaj, co tam było? Wy po prostu jesteście debilami. I nagrywacie te... Tych cenzur nie ma oryginalnie, montażysta. Serio. Panie w sklepach, publikując ich wizerunek bez ich zgody. Jeszcze sami wrzucacie do filmu, że nie wyrażają zgody, żeby wrzucać ich wizerunek. Ja jest zgłoszony na sklep miejską, chodzicie, upowszechniacie wizerunek osób. Żeby nie było, mimo że wyglądają na 12-latków i tak się zachowują, to oni są dorośli, to nie są dzieci. I to, co widzieliście, to nawet nie jest najgorsze. Dorosłymi bym ich nie nazwał, co najwyżej pełnoletnimi. Bo żeby to coś nazywać dorosłym, to musieliby sobie jaja wyhodować. A widać, że temu kawiakowi to chyba ucięli, jak miał 12 lat. Bo jedno z wyzwań tych studiarzy to na bo przykład... Bo na moje oko to właśnie na tym etapie się gościu zatrzymał. Klepnięcie losowej dziewczyny w pupę. To prawdopodobnie ja pierwszy raz, kiedy ten przegryw dotknął dziewczynę i oczywiście musiał to zrobić wbrew. A nieprawda. Przypominam, że każdą pierwszą kobietę, jaką chłopiec dotyka, to jest jego matka. Na przykład podczas karmienia. No jest tak, czy nie jest tak? No. Także Konop tutaj, wiesz, bądźmy optymistą. Pomimo tego, że ponoć go matka z domu wyrzuciła. Zresztą wcale się nie dziwię. Wbrew jej woli, jeszcze k***a, ta jego duma na twarzy. Nie wiem, skąd się tacy ludzie biorą. To, że tymi przegrywami nie interesuje się żadna dziewczyna na tym świecie, to udowadnia też reszta filmików, czyli na przykład poszliśmy na dziki, dziewczyny zgadują smak prezerwatyw, dziewczyny oceniają kupiliśmy... Ja pierdziela. ...karła. Czyli pewnie naśmiewanie się kogoś o wymiarach minimajka. Oj. No, come on. Spoiler, ośmieszają osobę niskorosłą, udając jego kolegę. Słyszysz go, on chce stąd iść, jak on jest nasz? Ej, ale nie możesz stąd iść. Nie możesz stąd iść. Ej. Co nie, bo... Wszystko mogę. Byliśmy cię. Ej. Ta osoba mi kogoś przypomina, nie? Jakiegoś właśnie ziomka minimajka. Ośmieszali też nawet swojego kolegę za McDonalda i pewnie mógłbym tak wymieniać przez następne 10 minut inne podobne akcje. Podsumowując, Kawiak jest paskudną, zakompleksioną osobą, która dla najmniejszej atencji krzywdzi i ośmiesza ludzi, a swoje kompleksy próbuje łatać kunsztem pieniędzy, które wyglądają jakby je w drukarce szkolnej wydrukował i... Pewnie tak było. Szuka jeszcze nimi dziewczyny. Pan Kawiak nie zdradza nigdzie swojego imienia czy nazwiska, więc jak ktoś z was go kojarzy czy zna, podrzućcie mi jego dane. Jak Kawiak kogoś z was skrzywdził czy opublikował bez wiedzy wizerunek, zgłoście się na tego maila. O! I to jest ta jedna z tych sytuacji, za których trzeba naprawdę Konopskiego szczerze pochwalić, tak? Bo jeżeli on się weźmie za tego degenerata, bo tak jak chociażby, nie wiem, taki Karioner czy Woglan, oni nie mają praktycznie zasięgów i mogą co najwyżej wspomnieć to jako jakaś luźna ciekawostka, to w momencie, jeżeli Konop nagłaśnia takie sprawy i realnie coś się z tym będzie działo, no to naprawdę uważam, że Konop wyrośnie na mega zajebisty kanał, w sensie na mega zajebistego twórcę. I mi nie chodzi pod kątem, że jest jakieś zajebiste treści i tak dalej, bo swoją drogą też fajnie są zrobione, fajne właśnie tutaj działa, ale no sam fakt, że będzie się brał za właśnie takie tematy, to spoko. Brakuje jeszcze tylko, żeby zabrał się chociażby za kwestię Eli Gavin, ale chyba tam już jest temat posprzątany już doszczętnie, więc czy jest za co się brać? No nie wiem. W każdym razie mega plusy, mega propsy właśnie za podjęcie tego tematu. Bo mi nie zależy na nakręceniu nagonki na tego pajasa, bo i tak ludzie go cisną. Mi chodzi o pociągnięcie go do odpowiedzialności za wszystko, co odpał i sam to wrzucił w internet. Poza tym uważam, że platforma YouTube powinna zareagować i permanentnie zbanować tego degenerata, bo to właśnie...
No, tu Konop mi imponujesz. Wyświetlenia i komentarze na YouTubie motywują go do robienia tych wszystkich głupich rzeczy. Rzućcie swoimi przemyśleniami w komentarzach. Dobra. I tutaj mieliśmy tą, powiedzmy, pierwszą część, tak? A tutaj będziemy mieli malutki update. Wszystkie brudy, które ludzie podesłali mi na tego Patusa. Szokuje was, co na niego dostałem. Dodatkowo zapniemy jak w komentarzu. Teraz wrócimy do tematu pato streamera z poprzedniego odcinka, czyli tego, który gazuje ludzi pod kontent na streama, utrudnia ludziom pracę, klepy nieznajome dziewczyny w pupę, to ogólnie jest paskudnym generatem, który zatruwa wszystkim życie. I okazało się, że to, co ostatnio wam pokazałem, to jest jedynie wierzchołek góry lodowej, bo po przeanalizowaniu setek maili na jego temat powiem wam dzisiaj o jego oszustwach na iPhone, okradaniu widzów. O luju. No to ciekawe rzeczy się tu dzieją. W poważnych groźbach w stronę dziewczyn, z czego jedną nawet zagazował. Nie pisz do mnie, bo przyjadę i ci najebiesz, miała nóż na gardle. Jedle kurwa. Kupnie pojazdu, nakradzione dokumenty od... Ocie pierunie. Ja tam troszeczkę się przyglądałem, jeżeli chodzi o tego całego kawiaka, ale no kurde. O sztucznej kasie wiedziałem, o jakichś tam wałach na uszkodzonych telefonach też wiedziałem, ale... O tym, że kupuje jakieś auto na lewe papiery, to powiem szczerze, że tego nie widziałem. Uhuhu. Co ma sprawę na policji, no. Oraz jak zaatakował Ukraińca, rzucając w niego butelką. O właśnie, o rzuceniu tego. Butelką w Ukra, to też było coś. Pierdalaj. Ale zacznijmy od czegoś zabawnego, bo po moim ostatnim filmie Patus wstawił odcinek, gdzie powiedział, że zna mój adres, jedzie mnie zagazować. Masz godzinę na to, żeby wyciąć materiał o mnie w filmie, inaczej do ciebie jadę na twój adres i będziesz... Oj, nie będzie miło. Konop, kurwa, kasuj ten film. Chuda ci***a, Konop. Chuda co? O, ja cię pierdzielę. Przepraszam bardzo, gościu, dla którego jedyną formą obrony jest pryskanie gazem, a to nawet nie obrony, tylko ataku wręcz, mówi, że dojedzie gościa, który przynajmniej raz brał udział w jakiejś tam walce freakfightowej, tak? Gdzie przygotowywał się do walki, no to błagam. Serio? Dobra, zobaczmy, jak Konop to skwituje. Człowieku, mój kot waży więcej od siebie i jest groźniejszy niż ty bez gazu. Jedyne, co zostało do... Nie no, jesteś strasznym optymistą, Konopski. Bo nawet z gazem to kot jest groźniejszy, nie? W sensie, nawet jak kawiak jest z gazem, to i tak twój kot jest groźniejszy. No. Jechał na to jego kanał, bo Cymbał nie przemyślał, że grożąc komuś w filmiku na YouTubie, YouTube tego nie będzie tolerował, więc dostał już drugiego strajka. Aha. Czekaj. First violation, warning. Pierwszy strajk, posting freeze, czyli nie może nic przez tydzień wrzucać, tak? Drugi strajk, nie może przez dwa tygodnie wrzucać. Trzeci strajk, kasowanie kanału. I nic nie może wrzucać na kanał. Jakiś sukces mamy. Tak naprawdę to brakuje jeszcze jednego strajka, żeby kanał... No. Kompletnie spadł z rowerka. Co ty robisz, kocie? Jako należy w ogóle. Więc obstraniec pokasował wszystkie szoty, jak gazuje ludzi. Po moim odcinku na maila odezwała... Cześć, co my to mamy? Piszę tego maila z racji tego, że jestem uczestnikiem twojego najnowszego filmu na YouTube. Dostałem linka od znajomego. O. Chciałbym podziękować za nagłośnienie sprawy tego pato streamera, który prowokuje i gazuje niewinnych ludzi na ulicy. Ja także zostałem jego ofiarą. Byłem osobą, która go opluła. O! No to ciekawe. Dobrze pamiętam ten moment. Podchodził do naszej grupki z telefonem, nagrywał wszystkich z metra lub dwóch. Szliśmy przed siebie grupką kilku osób, a on po prostu nas zaczął zaczepiać bez powodu. Kazaliśmy mu łagodnie mówiąc iść i przestać nas nagrywać. On mówi, że ma takie prawo i nie odejdzie. W końcu nie wytrzymałem. Było mi trochę wstyd za ten incydent, bo sam nie powinienem tak porywczo zareagować. Dobrze, że przynajmniej się jakoś tam zreflektował, tak? Jednak jak dzięki twojemu filmowi zobaczyłem, że nie były to jednorazowe zaczepki, postanowiłem coś z tym zrobić. Jeżeli któraś z ofiar jeszcze by do ciebie się odezwała, bardzo bym prosił o kontakt do takich osób. Oj! Nie chciałem zrobić w ten sposób. Właśnie jedna z poszkodowanych osób, którą zagazował i sprawa będzie popychana dalej. Okej. Ty też pojawiłeś się na streamie i dostałeś gazem, koniecznie kontakt. Zgłaszajcie się na tego maila, bo w taki sposób szybciej popchamy tego patala do odpowiedzialności pozwem zbiorowym. Więc Marcinku, twoje tłumaczenia na live, że gaz był fałszywy, a ludzie, którzy... Jak to powiedział Goebbels? Czas czeka, a sąd czeka, Marcinku. Gazowałeś tam aktorami. Poza tym by kurwa posprzątał. Tutaj, tą komodę, czy jak to nazwać, tą szafkę. Posprzątałby kurde z tych wszystkich rzeczy.
niestety nie przejdą. Mam umowy z tymi ludźmi podpisane. Mogę je pokazać na światło dzienne. Zgłosiła? No, jasne. Teraz gadasz, że umowy i tak dalej, pewnie tak samo legitne jak te, na które kupił samochód. Się do mnie osoba z bliskiego otoczenia Marcinka i dowiedziałem się, jak ten szkodnik w ogóle się utrzymuje. Oczywiście na niczym innym niż na oszukiwaniu uczciwych ludzi. Między innymi sprzedając im uszkodzone iPhony z nie... No, to słyszałem akurat. ...oryginalnymi wyświetlaczami. Jeden z widzów podesłał mi na maila nawet screeny... Cześć, cześć, ludzi. Między innymi sprzeda... Dzwoni do mnie matka z córką... ...sprzedając im uszkodzone iPhony z nieoryginalnymi wyświetlaczami. Cześć Kono, mam dużo informacji na temat kawiaka. Dałem się lekko oszukać, kupując z jego profilu OLX iPhone'a 12. Dałem się złapać na wymieniony wyświetlacz i nic nie dało się z nim dogadać. Posiadam na swoim koncie dużo więcej telefonów, na które też prawdopodobnie oszukuje ludzi. Poszedłem z tą sprawą na policję, ale machnęli na to ręką. Mam jego numer telefonu. Jestem w stanie znaleźć konto Facebooka jego mamy, zdjęcie tablicy rejestracyjnej samochodu, którym przyjechał na spotkanie. Delikwent groził mi wręcz, kiedy domagałem się zwrotu telefonu, w którym był nieoryginalny wyświetlacz. Jeden z widzów podesłał mi na maila nawet screeny, jak po fakcie chciał odzyskać pieniądze i gangster Marcin... ...oryginalnymi wyświetlaczami. Okay. Jeden z widzów podesłał mi na maila nawet screeny... Bo tu kurde, o. Słuchaj, jestem po rozmowie z rzecznikiem praw konsumenta i adwokatem, gdzie dowiedziałem się, że mam bezwarunkowe 14 dni na zwrot zakupionego produktu. Wysłałem formularz OLX. Czekaj, sobie zrobimy inaczej. Formularz OLX. Na który dostałem odpowiedź, więc albo ostatecznie się dogadamy, albo pójdę na policję. Czekam na odpowiedź do 18. Jeśli załatwimy to szybko, to może zachować sobie 75 zł z tej ceny, bo nie chcę mi się bawić w jakieś dłuższe sprawy. A mam nadzieję, że masz też własny rozum i dojdziesz do wniosku, że tak będzie najlepiej. Mogę nawet dziś przyjechać. Dodam, że telefon jest w takim samym stanie, jak w momencie, w którym mi go dałeś. Pieniądze i gangster Marcin. Kurde. Jeden z widzów podesłał mi na maila nawet screeny, jak po fakcie chciał odzyskać pieniądze i gangster. O. Nie mam sobie nic do zarzucenia. I człowieku, zastanów... Oj, kurde. Za szybko lecą. Nawet zwolnić wręcz. Na maila nawet screeny, jak po fakcie chciał odzyskać pieniądze i gangster. O. I człowieku, zastanów się nad tym, co robisz w życiu i odnajdź swój kręgosłup moralny, bo kiedyś trafisz na kogoś, kto za takie coś, co robisz, się z tobą umówi i ci zrobi krzywdę. Bo myślisz, że posiadałeś wszystkie rozumy. Nie wypisuj do mnie, ja rozmawiałem z twoją mamą. Rozmowę mam nagraną i nie mam sobie nic do zarzucenia i nie widzę dalszego pociągnięcia tematu. Grozi. Jeżeli ty widzisz, to odpuść sobie wypisywanie do mnie i idź w odpowiednie miejsce i mnie zgłoś. Żegnam. Dobra. Kurde, ciężko się czyta te screeny, jak tak... Nawet chwali się na swoim Discordzie oszukiwaniem. Ty, w ogóle teraz ten kod z profilu to przypominał trochę kapibarę. Kapibara konopiara, kurde. Ludzi i na przykład znalazłem takie wiadomości. Wydrukowałem sobie... Wiecie, że udzielam gwarancji na telefony? Wydrukowałem sobie kartę gwarancyjną w galerii. Napisałem tam Igor Wolszczyk Skomp. I wciskam kit, że mam sklep Stel, mobilny. I z gwarancją to drożej o 3-4 stówki nie sprawdzają. Sobie kartkę gwarancyjną w galerii i wciskam kit, że mam sklep z telefonami. Z gwarancją to drożej o 3-4 stówki i nie sprawdzają. Nie wchodź mi kurwa na laptopa, proszę cię. Kapibara MacBookiara. No i mi wyłączyła wpis. Tutaj wstawił screena. Okej. Okay. iPhone. Witam. Aktualny czy telefon sprawny? Tak, sprawny. A jest możliwość rezerwacji? Tak. To proszę o rezerwację do 10 maja. Wezmę go po wypłacie. A jak jakaś dziewczyna zgłosiła się po iPhone'a? Patrzcie, co za debilka takich frajerów jak... O. Ona to obcinam na grube siano. A, bo tu niżej było. Sprzedałem. iPhone 12. Kupiłem za 900 zł bez Face ID i sprzedałem za 1600. Jakiejś niedojebanej dziewczynce. Rudy oszust. Pijawka. Pisał, sprzedałem iPhone'a 12, kupiłem za 900 zł bez Face ID i sprzedałem za 1600, jakiejś niedojebanej dziewczynce. Frajer kupi telefon pod sklepem. Ja frajer kupi telefon pod sklepem, nawet nic nie sprawdzał. O kitu chodzi. Oni pierwszy raz kupują coś na OLX, czy jeszcze po prostu nikt ich nie wydymał? Czy są po prostu miękkim robieni? Nawet nic nie... No podejrzewam, kawiaku, że to ty byłeś miękkim robiony, ale... Sprawdzam, dobra. Oni pierwszy raz kupują coś na OLX, czy jeszcze nikt ich nie wyrówna? Teczka przestępstw i oszustw się powiększa, więc gratuluję, no. Marcinie, że sam dla siebie to wszystko dostarczasz. Na ostatnim live, jak chciał się pochwalić kasą, to... No tu w ogóle patrzcie, że jeszcze ma iPhony, nie? To jest w ogóle jaja. Pizdziet. A w ogóle taki on, kurde, bogaty, że... Ty, czekaj no chwilę.
Ej, on ma to samo krzesło co ja. Znaczy, no, nie wiem, czy będzie tu widać, tylko po prostu zdejmę te rzeczy, o. Ja wam nawet pokażę. O. O, widzicie? To samo, kurde, krzesło z Ikei. No co za gnój. To pokazał, że w czapce ma dalej kilka iPhone'ów, więc uważajcie na ogłoszenia na OLX, bo na przykład ten typ dalej oszukuje i okrada ludzi. No, to jest w ogóle chamstwo, nie? Przypomnę, ja tylko tak pragnę zaznaczyć, że kupiłem dwa takie krzesełka w dwa różne miejsca, więc podejrzewam, że jedno mi też ukradł, nie? Nie no, żartuję sobie. Oprócz tego tak całkiem niedawno Patus okradł też swoich widzów na donate. Robię miniaturkę ze swoim fejkowym hajsem i tytułem ostatni donate wygrywa 5000 zł. No to jest żenada akurat. To mi trochę mocno to mi troszeczkę mocno zapachniało marzycielem. Nie wiem, czy ktoś pamięta. Największy donate wygrywa. Gdzie tam postanowił tam, nie wiem, chyba w godzinę zebrać chyba dwa koła na donate'y. Z donate'u właśnie i tam na jakiś dom, na jakiś sierociniec zbierał, nie? Czy coś takiego. Oczywiście nigdy nie trafiły tam te pieniądze, no ale no cóż. 5 tysięcy. Kurwa, nie uwierzycie. Nikt nigdy nic nie... Sytuacja wygląda tak, że 29 kwietnia około 22-23 pan Kawiak robił live na TikToku, gdzie zachęcał ludzi, żeby poszli na jego konto YouTube, gdzie robi live. Bo tam rozdaje pieniądze, a wyglądało to tak, że mówi, że ma sporo hajsu i każdy, kto u niego będzie na live te 10-15 minut około tego czasu, nie pamiętam już dokładnie, że dostanie dużą kwotę, nie pamiętam dokładnie jaką. Ale to nie wszystko, bo ostatni domain wygrywa 5000, oczywiście... Nie wygrał. Aha. Złotych, największy donate wygrywa. Czyli tam pewnie coś leciało, nie? Kurwa, nie uwierzycie, nikt nigdy nic nie wygrał. No, że zmieniał czas. Kto by się tego spodziewał? Jego kolejną działalnością jest nielegalna sprzedaż kotów, które w sumie nie wiem. By the way, te koty wyglądają na rasowe, a takich już na 100% pan Kawiak nie może sprzedawać. One przypominają te brytyjskie, o. Bo się też są takie szare, takie fajniusie, futerko mają. Ogólnie bardzo ładne koty, nie? Ale czy one są rasowe, to tego nie wiemy. Mimo wszystko, żeby to były rasowe koty, to potrzebny jest rodowód. Tak? Nie wiem, czy są jeszcze jakieś tam regulacje prawne odnośnie sprzedania rasowych kotów. Właśnie tego akurat nie wiem, ale wydaje mi się, że może coś tam być. Wiadomo skąd bierze, nie ma zarejestrowanej hodowli, a ostatnio na Discord... Aha, bo hodowla jest potrzebna, no tak. Chodzi, chwalił się, że... Koty, zapomniałem jechać. W piątek o 15 dostały marne dwie miski zostawił wody. Zostawił 5 kotów z 2 miskami wody, więc może jakaś organizacja by się zainteresowała, by mu te zwierzęta od... Tylko błagam, konop, nie mów o diozie. ...zebrać. Ile kot bez wody... Dobrze, nie powiedział. Wytrzymam. Ty jesteś popadalony. Kurwa, w Warszawie jestem. Po 2 dni melanż. Ale ja się bawię. Marcinek mieszka teraz w Krakowie razem ze swoim bratem Bartkiem, który pisał tak by the... To jest ten cały Harry. Wiecie co? No powiem szczerze, jakby tak we dwóch do mnie by podeszli, to ja bym się mega bał. Serio. Uej, żeby mnie pobił? No. Kurwa, wątpię. Mogliby naraz by wyskoczyć. I z gazem. To prawdopodobnie może wtedy mieliby szansę. A nie, czekaj, dalej konop by wygrał. Miałem stary adres Kawiaka, ale aktualnie przybywa tam jego matka, czyli pani Ania, która wyrzuciła tego szkodnika z domu w wieku 18 lat. Szczerze? Nie dziwię się. Biorąc pod uwagę, co on odwala w momencie, kiedy wyniósł się z domu, to pomyślcie sobie, co on musiał odwalać w momencie, kiedy po pierwsze nie zaczynał swojej tej pseudo kariery patostreamerskiej i siedział na garnuszku mamusi. Pomyślcie tylko, że to wszystko, co się dzieje tam na tych live'ach jego, co się działo, odbywało się w domowym zaciszu. Fajnie, co? Tak, przez co zrobił nawet zbiórkę na zrzutce. Generalnie... Kurwa, w ogóle zrzutka, nie? Rodzina się go wstydzi i wszystkich akcji, które odwala w internecie. I w tym przypadku stwierdzenie, jak nie było internetu, to tylko rodzina wiedziała, że się jest debil, jest w 100% w punkt. Kolejne łamanie prawa, którym Patus otwarcie się podzielił, to jechanie 140 km na godzinę w terenie zabudowanym. No przepraszam bardzo, jak to powiedziała Anna Antończak, to by nie chciał się taką furą po autostradzie przejechać, nie? No i kurwa.
kolejny, no nie, no nie, poza pierdolami. I żeby jeszcze było śmieszniej, to nie miał wtedy nawet prawa jazdy. O ciebie, no nie? Nie wiem, może on chciał odwalić tego, nie wiem, Patryka Peretti, czy jak on się tam nazywał? Może, nie wiem, może właśnie jechał w stronę tego samego mostu nawet, żeby zrobić ten sam numer. W maju na Twitterze płakał jak cię... Naprawdę, powoli zaczynam mieć dość. Mam dopiero wyjeżdżone 4 godziny, a już nie mogę wytrzymać. Te samochody stoją w miejscu po wciśnięciu pedału gazu. Powiedzcie mi, jak ja mam jeszcze wyjeździć 26 godzin? Spróbuję namówić, żeby mi wpisali, że już ukończyłem kurs. Tak, bo ci się to uda. Przecież oni na tych godzinach zarabiają. Ciężko się wyjeżdża godzinę, a nagranie, które widzicie, jest ze stycznia tego roku. Jak można być takim bezmózgiem i samemu na siebie... Czekaj, on w maju dopiero zaczął kurs na prawko, a 4 miesiące wcześniej tak zapierdalał? Oj, ktoś się chyba mocno inspirował Patrykiem Peretti, co nie? Ciągle wstawiać jakieś kwity. Dokopałem się do ciekawostki, dlaczego pan Marcin tak odważnie jeździł w tym terenie zabudowanym. Przecież mógł go ustrzelić jakiś fotoradar. I okazało się, że kupił ten samochód na nie swoje dane. Gość ma aktualnie sprawę w toku o przestępstwo z artykułu 270, czyli o podrabianie dokumentu. Ty, poczekajcie chwilę. Na nie swoje dane. Gość ma aktualnie sprawę w toku o przestępstwo z artykułu... Ty, patrzcie, nawet marka się zgadza, bo też Renault. Dla tych, co nie wiedzieli, tamten wypadek w Krakowie, co się tam wpierdzielił na most, to było Renault Megane RS. Także tutaj też mamy jakąś Renówkę. Widać mocna inspiracja, tak? No. 270, czyli o podrabianie dokumentów. Ty sfałszował umowę kupna-sprzedaży i kupił samochód na... Ja niżej podpisane kolejne oświadczam, że nigdy nie byłam właścicielem samochodu marki Renault, numer rejestracyjny. Nigdy nie widziałam tego samochodu na oczy oraz nie byłam obecna przy jego zakupie. Został on zakupiony na moje dane nielegalnie, bez mojej wiedzy. No. Na dowód osobisty swojej koleżanki. A to wszystko dlatego, bo ta zażartowała z jego osoby. Jak można być tak... Ktoś ma bardzo, bardzo kruche ego. To wiecie co? Ja w ramach tego wam pokażę jedną rzecz. Dla tych, którzy nie wiedzą, ja niedawno... Czasami trafię... O, mam już. Ogólnie to ja sobie tutaj postanowiłem nagrać odpowiedź na tamtego jednego TikToka, który ponoć mnie tam wyjaśnił i tak dalej, i tak dalej. I widać, że ktoś tu się poczuł srogo urażony. Do tego stopnia, że postanowili się zebrać na Discordzie. 2 minuty do startu. Everyone dislike bombing. No, muszę wam przyznać, że to bombardowanie z dislajkami wam... Aha, nie widać tego. Sekunda. To muszę wam powiedzieć, że to bombardowanie dislajkami wam naprawdę, naprawdę zajebiście się udało. Nie? Także, no, super. Także... I tutaj też właśnie jest przejaw kruchego ego, nie? No. Ten kosztan... Znowu ten kasztan w DC. Bla, bla, bla. O. No bo właśnie, bo przy okazji na TikToku zaczęło spamować. Zaczęło spamować. Zaczęło właśnie też między innymi spamować. Nie wiem, czy tu będzie też gdzieś tam widać. Nie tu, nie tu. Gdzieś tam... Nie wiem, gdzieś tam był. Gdzieś tam było właśnie pod którymś filmem. Oj. Brat nie żartował. Nie wiem, o co z tym chodzi. Nagram odpowiedź na tamten film. Czekam. Otóż czekam z niecierpliwością. Będę miał kolejne powody, żeby się pośmiać.
Można było nagrać kilka części do 10 minut, a nie jedną taką długą. A będę nagrywał, jakie mam ochotę. Mój kanał, moje zasady, tak? A tak się składa, że to nie jest najdłuższy film, bo nie wiem, czy widziałeś, ale tutaj miałem sobie takie reakcje po półtora godziny, godzina. Tu mam na 3,5 godziny wyjaśnienia Krzysia Maja chociażby. Tak? Także nie mówcie mi, że ja tutaj, wiecie, nie? Że ja se tu mam nagrywać takie i takie, bo będę nagrywał takie, jakie mam ochotę. Może się to ludziom podobać, może się to nie podobać. Ja to robię po prostu, bo lubię. I tyle. Ale wracajmy jeszcze tutaj do tego. Niepewnym siebie i zakompleksionym człowiekiem, żeby dokonywać dosłownego przestępstwa przez to, że ktoś sobie z ciebie zażartował. W ogóle jakim kretynem trzeba być w ogóle, żeby coś takiego robić i myśleć, że nikt tego nie zauważy. Przecież to jest raczej oczywiste, że jeżeli fotoradar ustrzeliłby, tak? Że jeżeli fotoradar by ustrzelił, no to od razu zawiadomienie ze Straży Miejskiej o mandacie. I że trzeba się albo zadeklarować przyjęcie mandatu, albo zgłosić się osobiście do Straży Miejskiej, tak? To by przyszło pocztą, tak? I to jeszcze przez awizo. No to raczej oczywiste, jakby się to skończyło. Ludni grozi też tej dziewczynie, że teraz to kupi na nią jakiś motor. Chłop chyba serio myśli, że jest nieletni i prawo może być dla niego jakkolwiek pobłażliwe. To i tak nie jest najmocniejsza. W ostatnim odcinku pominałem dosyć istotnego shota z jego streamów IRL, gdzie spotkał młodego obywatela Ukrainy. Gadał z nim normalnie, jak z jakimś... No, w ogóle i... No i było po prostu rzut butelką, nie? Kumplem. Dobra, chodźcie po jakieś laski, nie? Gdzieś po alkohol, czy co? Nie, ja idę wziąć coś zjeść. No i nagle powiedział mu... No, idę coś zjeść. Jedź Ukrainę i rzucił w niego butelką. Nie chciałbyś małolatki. W ogóle tak szczerze mówiąc, na tych live'ach, bo to było prawdopodobnie na live'ie, to zresztą nawet widać, że to kurde wygląda jak, nie wiem, jakby gościu był co najmniej niezrównoważony psychicznie. No come on. Tam. No nie kupam. To spierdalaj, Ukrainę. Wypierdalaj. Każda platforma, YouTube, Twitch, TikTok, powinna złapać tego degenerata za nogi i wypierdolić do śmieci. Ty pobierasz... Prawda. ...sobie model biznesowy na podstawie takiego Górala czy Rafatusa, czyli lecimy jeszcze... Kurde, pamięta te czasy. ...na patologią, konsekwencje i ważne, że jest szum. Jak chodzi o zarzuty, że ja go teraz promuję i on zrobi z tego jakąkolwiek karierę... Właśnie. Typa dzieli jeden strajk od Perma na YouTubie, na Twitchu dostał bana, dosłownie każdy widz go nienawidzi, a ja dzięki swojemu filmowi zebrałem taki materiał do... Ponad 1,5 giga. Podejrzewam, że to są screeny, które mają tam, nie wiem, do 4 megabajtów. Jeżeli tak jest, tam, że 4 megabajty i tak dalej, każde jakieś zdjęcie, no to musi mieć tego od groma. Ewentualnie pewnie jakieś materiały wideo. Wodowy, czy nagrywania ekranu z tym, z jakichś głosówek czy coś. Zostanie dojechany szybciej niż mu się wydaje. Masz przepierdolone jak sam skurwysyński skurwysynek. A jak? Coś co udowadnia, że pan Marcin Faryna musi dostać mocno po dupie, to jego ostatni wpis na Discordzie po moim odcinku. Plan taki, Twitch, 2 tygodnie, za 2 tygodnie przekonam się, czy robić... Twitch TV, czy wrócić na YouTube. Gdzie napisał, że dalej będzie gazować ludzi, a... Jeżeli Twitch, to Twitch, jeżeli to wrócę na Miś Kawiak na 2 miesiące, potem znowu Kawiak. Będziemy dalej robić gazownictwa i tedy. Jak usuną na YouTubie, to na Kick.com live z stosunków upiję dziewoję i spytam, czy biegamy na bieżni i się... Czy biegamy na bieżni i niby zapomniałem wyłączyć. Znaczy, ja się nie rozbiorę przed kamerą, ale robótki ręczne, czy łapanie za balony. Nieważne, czy będzie cicho o mnie, czy nie, starczy, że już raz jest o mnie głośno. Teraz zrobię 1 milion wyświetleń, już będą mnie kojarzyć, będzie łatwiej. Czyli kolejny debil, który idzie zasadą, nieważne co mówią, ważne by mówili. To jest serio debil. A jak go zbanują, to przerzuci się na Kika, gdzie będzie upijał dziewczyny, pytać się, czy chcą uprawiać seks i niby zapominać wyłączyć live'a. Wystarczy, że już raz o mnie jest głośno, teraz zrobię 1 milion wyświetleń, już będą mnie kojarzyć i będzie mi łatwiej. Ja sekundę na sekundę utwierdzam się w przekonaniu, że typ jest socjopatycznym psycholem. Dalej napisał swój świetny plan na tłumaczenie się z gazowania. Z fake gazu nikt mi problemów nie zrobi, bo policja spyta, co tam się stało, a ja odpowiem, zapłaciłem mu za to siano, to fake gaz, jestem dobrym aktorem. Trzeba przyznać, nie... Tak, bo druga osoba na bank tego nie zdementuje i powie, że żaden aktor spryskał mnie gazem pieprzowym. Nie?
niezły cwaniaczek, ale jak sam to nagrałeś i wrzuciłeś, idioto, a poszkodowane osoby, właśnie, których jest kilkanaście, jednogłośnie stwierdzą, że ich napadłeś, to tacy z nich aktorzy jak Natalia Janosza. Właśnie. Otóż to. Filmik, jak grozisz, że do mnie przyjedziesz, też ułatwił mi pracę. Wydaje ci się teraz, że złapałeś Boga za nogi, jesteś sławny i bardzo dobrze, dalej sobie kop dołek. Skończysz jak każdy internetowy patol, nawet gorzej. Ten patus ma też niepokojący fetysz robienia sobie zdjęć z nieprzytomnymi dziewczynami, prawdopodobnie... Ja pierdzielę. To już pokazuje, że najprawdopodobniej on z nimi robi coś więcej niż tylko je upija. Nie od ilości alkoholu albo czegoś mocniejszego i udostępniania ich publicznie. Dostałem też ciekawe stulejarskie... To wygląda naprawdę niepokojąco. ...zdjęcia, jak prosi dziewczynę o rozbierane zdjęcia, albo wysyła swoje z podpisem, czy chcesz zobaczyć niżej... Ja pierdzielę. Co za przegryw. Wyślij cycki na snapie, a później pisze do tej samej dziewczyny, jesteś szmatą, jesteś okropna. Dostałem też od niej... Oczywiście, bo zostało odmówione, nie? Całkiem ciekawe nagranie głosowe, po tym jak pan Chabiak spryskał gazem jakąś dziewczynę. Od kolejnych dziewczyn dostałem dowód, jak ten patos mówi w głosówkach, że będzie miała przestawiony nóż do gardła. Po tym jak po prostu nazwało go obrzydliwym. No co jest obrzydliwy? O, obrzydliwy jesteś. Obrzydliwe to twój brzydki ryj, kurwa, się jebany, wracaj do obory, kurwa. Nie pisz do mnie, bo przyjadę i ci najebę, będziesz miała nóż na gardle, kurwa. Podsumowując, uniwersum pana Marcina Faryny jest głębsze niż myślałem. Kolejny update w sprawie tej patologii nagram, jak typem zajmie się prokuratura. Marcinek też chyba nie jest do końca... Oj, to tak prędko nie będzie update'u z tej sprawy. Świadom, ile ludzi teraz go nie lubi. Wydaje mi się, że chłopakom z Krakowa też nie podobają się... Właśnie. Ja coś podejrzewam, że ktoś może spróbować samosądu i przyjdzie do niego chociażby z maczetą, czy innym jakimś ostrym narzędziem, żeby pokazać na przykład, no nie wiem, jak się powinno kroić wołowinę, powiedzmy. Jak to... Powtórzę to, co powiedział kiedyś Goebbels. Czas ucieka, a sąd czeka, Marcinku. Ruchy tego degenerata. W sumie tak naprawdę jest największą polską 60. Tyle, że daje policji dowody na siebie. No. Chciałem też tą akcją udowodnić, że komentarz ma realny wpływ na penalizowanie takich patologicznych zachowań, tylko trzeba... Konop, jak ja cię kurwa teraz szanuję. Serio? Zasłużone. Ale nie chcieć coś z tym zrobić. To wymaga trochę więcej niż... Wiesz, siedzenie pod ciepłą pierzyną, że tak powiem. No, oczywiście, że tak. A nie oczekujmy dużo. Jakiś miesiąc po komentarzu Gimpera przepraszającym za montażystę, który dostanie po głowie. To normalne, że ktoś z twojego filmu wycina urywek i źle go docina i wstawia do siebie? Sprawdź film Gimpera 2:27 minut urywek z trenerem Szeligi źle docięte. Dużo od polskich komentarzy, którzy regularnie przekleja... O. A, macie wizualnie. Na brązowo film Konopa. Na różowo wywiad z Noliv i TikToki Noliv przycięte dokładnie tak samo jak u Konopa. Na niebiesko to, co Kimper wniósł do filmu. Cofnijmy se chwilkę jeszcze. Dziesiątką. Tyle, że daję policji dowody na siebie. Chciałem też tą akcją udowodnić, że komentarz ma... Wiesz, nawet zwolnijmy sobie. ...realny wpływ na penalizowanie takich patologicznych zachowań, tylko trzeba realnie chcieć coś z tym zrobić. To wymaga trochę więcej niż... Wiesz, siedzenie pod ciepłą pierzyną, że tak powiem. No, oczywiście, że tak. A nie oczekujmy dużo od polskich komentarzy, którzy regularnie przeklejają do swoich filmów fragmenty czyjejś pracy. Prawda, Gimper? Myślę, że się to kończy i trzeba ewoluować z formatem i robić coś więcej. Coś więcej. Coś więcej. Nie, naprawdę. Tutaj pełen szacun za to, co tutaj Konop odwala z akcją tego kawiaka, tak? Wiadomo, pewnie tam jego ten research team dosyć mocno wypatrzył materiały od Woglana i ja mam takie bardzo silne podejrzenie w tym temacie, ale sam fakt, że Konop nagłaśnia takie sprawy, czy inaczej, że nagłosił w ogóle sprawę tego kawiaka, to jest mega props, serio. Także no tutaj naprawdę Konop mi dosyć mocno tu zaimponował. No dobra. To ja się w takim razie zawijam. No i wyczekujcie w takim razie materiału. I jeszcze na koniec pamiętajcie o tym pytaniu z live'u. Czy chcecie tego live'a? Jeżeli tak, no to podsyłajcie jakieś propozycje odnośnie tego, jakie filmy by pasowały. Dobra? Dobra, okej, to trzymajcie się cieplutko. Miłego wieczoru i bez odbioru.